Operacja Zaćmy jest w krzyku świadczeń gwarantowanych. Niemniej jednak operacja Zaćmy, usunięcie zaćmy z szczepieniem implantu poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia ma swoje ograniczenia związane z typem soczewek, modelem soczewek. Dlatego niektórzy kierują się ze względu na to, aby nie czekać albo mieć lepszy implant do placówek prywatnych, gdzie mogą wybrać chirurga, rodzaj implantu, najnowsze technologiczne rozwiązania. Niemniej jednak można powiedzieć, że 93% zgodnie z takimi danymi statystycznymi pacjentów na zaćmę operowanych jest w placówkach publicznej służby zdrowia. Rynek prywatny w Polsce to jest około 7% pacjentów. Czyli w liczbach to jest około 250 tysięcy operowanych rocznie. Operując się w placówkach prywatnych mogą korygować każdy astygmatyzm. Od pół dioptrii do 20, także na zamówienie. Natomiast jest również bardzo dobre, że dla tych osób, które mają duży astygmatyzm, jest taka możliwość teraz, aby powyżej 2 dioptrii ubiegać się o refundację po wszczepieniu tego soczewką toryczną. Toryczne soczewki to jest nazwa soczewek, które korygują astygmatyzm wewnątrzgałkowy.